Ja się urodziłam w łodzi, w pięknym, przedwojennym domu, gdzie zamieszkiwało takie średniej zamożności mieszczaństwo. Ojciec był adwokatem, podobno takim bardzo wziętym jednym spośród trzech adwokatów łódzkich. Mamusia nie pracowała nigdzie, to się tak mówiło, zajmowała się domem. Dorastałam w wielkim autorytecie ojca, w wielkim. Ojciec coś powiedział, to było w ogóle święte. A szczególnie wielki był ten autorytet, jak już ojca nie było. Był w czasie wojny, ojciec był o flagu oficerskim. No i no, jak mówiłam, że czegoś bym tak chciała, coś mieć, jak tatuś wróci, to dostaniesz tam coś. A w ogóle słyszałam stale, ojcu by się to nie podobało. Dzięki temu autorytetowi to my rzeczywiście przeżyłyśmy, przeszłyśmy szczęśliwie przez to, no właściwie, dzieciństwo bez opieki. Pamiętam jeszcze, że tatuś przyjechał, żeby się z nami pożegnać, był już w mundurze. Tylko ja nie miałam wtedy czasu na te żegnania, bo tam właśnie suka się oszczeniła i były małe. Pieski do, do oglądania i przytulania, więc mamusia mnie zawołała, ale bardzo niechętnie się tam żegnałam z tym tatusiem. Zupełnie nie miałam świadomości tego, że to jest rozstanie na długie, długie lata. My wyjechaliśmy po świętach Bożego Narodzenia, bo pamiętam jeszcze, że nie było choinki już, i wyjechaliśmy na wieś. Moja mama, jak już minęły te najstraszniejsze mrozy, to się wybierała przez zieloną granicę. Do tego naszego mieszkania w Łodzi, w którym to zaraz na początku zamieszkali niemieccy oficerowie. I oni byli w dobrej komitywie z mamusią i jak myśmy wyjeżdżali, to ją zapewniali, że ona tam wszystko będzie mogła stamtąd zabrać. A oczywiście zostały, no jak takie wielkie mieszkanie, pełne szafy, wszystkiego. No i, i tak było na początku, więc przywoziła różne rzeczy, które potem wymieniała na na wiosce i za którymś razem tego, tej jej wyprawy ona poszła do tego mieszkania, a tam już nie było tych oficerów, tam mieszkała niemiecka rodzina. Oczywiście nikt jej nie dali ani tam wejść do tego mieszkania, więc wróciła z niczym. Ojciec się znalazł bardzo szybko w niewoli i w ten yy, ich oflag yy, był gdzieś w Kielcach czy pod Kielcami i mamusia tam była u niego, Raz się z nim widziała w tym oflagu. Potem pojechała jeszcze drugi raz, ale już go nie zastała. Ale potem w miarę, w miarę te listy przychodziły systematycznie do, do nas. Ta korespondencja krążyła zupełnie dobrze. Również paczki. Przy pomocy przyjaciół pojechaliśmy, przenieśliśmy się do Warszawy, gdzie, gdzie mieszkaliśmy w takiej kawalerce. Pokój, malusieńka kuchenka. No i to wszystko, oczywiście, piec, który trzeba było palić i mieć opał. No i trzeba było zdobywać środki na to. Mamusia zdobyła jakąś koncesję papierosową, monopolową, i na tą koncesję dostawała ileś tam papierosów. Miała kiosk w Warszawie, oczywiście tutaj na skrzyżowaniu Aleje Jerozolimskie i Nowy Świat. Na dole mama, a u góry ten policjant kierujący ruchem i do tego miała wspólnika, we dwóch na zmianę. Główny zarobek w tych papierosach to był z tego, że robiliśmy swojaki, które się tam sprzedawało. A te, te, te z tego monopolu, to się sprzedawało na lewo. Swojaki to był, była gilza, którą się nabijało tytoniem, kupowanym oddzielnie tytoniem. Były dwa gatunki tytoniu biały i ciemny taki, a tych swojaków to było z pięć gatunków w zależności od gilzy. To była taka maszynka, wciskało się tą maszynkę, wkładało się do niej tytoń, takim bolcem się go przyciskało, zamykało się maszynkę, wkładało się to do. Tej gilzy opierało się o brzuch i naciskało się, i to wchodziło. Potem trzeba było obciąć i jeszcze przypalić na żelazku. Najwięcej to ja tych papierosów nabijałam, bo się okazało, że te małe rączki miałam, takie bardzo zwinne, do tego się nadawała. My z siostrą robiłyśmy jeszcze, wyplatałyśmy torby ze sznurka. No to wszystko było na zarobek. Mama je tam gdzieś opłynniała. Brat robił buty sznuraki. A poza tym ludzie mu z kamienicy znosili do naprawy zegarki, tam jakieś żelazka, coś, bo on był taki z zamiłowania złota rączka. A w ten tydzień, co mamusia nie siedziała w kiosku, to jeździła na handel na wieś. Cały ten tydzień jej nie było. A dla mnie to był okropny. Okropny był ten tydzień bez mamy. Ja byłam w pieszczach, ja byłam na kolanach ciągle. I to nagle tej mamy nie ma. A poza tym. To była wojna i dzieci w tym małym mieszkanku, to przecież słuchały wszystkich opowieści. Jak tu wyciągnęli z pociągu i rozstrzelali, a tu wyciągnęli do... policyjna, no to właśnie przed ósmą wracała. Coś ze mnie opadało już takiego? No już taka była ulga, że, że mamusia jest w domu. I pamiętam te ostatnie wakacje, a właściwie ten ostatni raz, jak widziałam moją mamusię. Rano przyszła się do mnie pożegnać. Ja tak chciałam z nią pojechać, tak nie chciałam zostać. Mówię, mamo, zabierz mnie ze sobą, weź mnie ze sobą. Ona mi, no ale przecież dobrze ci tu jest, no tak, ale ja już nie chcę, ja chcę być z tobą. No ale mnie oczywiście zostawiła. Zginęła w czasie powstania i to zginęła w taki sposób, że siedzieli wszyscy w schronie. I z tego schronu, tam byli własowcy, Ukraińcy, no ale to własowcy podobno byli. Ale to jest nieważne, czy tacy, czy tacy. Wyprowadzili wszystkich z tego schronu. Ustawili wszystkich przed pałacem królowej Marysieńki, w pierwszym rzędzie mężczyzn, w drugim rzędzie kobiety. A rozstrzelali ich z czołgu. Pamiętam, jak obudziłam się. Wieczorem siostra, ona już nie spała, ona mnie obudziła i mu powiedziała wszyscy nie żyją. Ja nawet w pierwszej chwili to nie mogłam sobie z tego zdać sprawy. Jak to? Jak to mogą nie żyć? Wszyscy? Nie. A jednak, a jednak tak było. Wcale nie ten pierwszy moment był taki dla mnie ciężki, tego, że zostałyśmy same. Bo to była jeszcze wojna. Tu i tam byli ludzie, były sieroty, byli ludzie, w takiej sytuacji jak my, to było jakoś łatwiej, ale potem, czym większa była już ta normalizacja życia, tym ja bardziej to odczuwałam, że byłam sama. Weszłam do domu, ze szkoły i taka ciocia babcia prowadziła to gospodarstwo i mówi: Wiesz, rozbierz się i wejdź do gabinetu. Tam jakiś pan od tatusia przyjechał. No to ja weszłam. No ale tak bez emocji rozebrałam się, weszłam i stał taki pan w tym Battle Dressie. I taki mi się wysoki wydawał wtedy, no bo ja byłam mała. I spojrzałam na niego, a jemu się takie łzy w oczach pokazały. I w tym momencie go poznałam. I mówię: Tatuś. No i to był taki pierwszy moment, że tatuś mnie przytulił. I, no i, i już wydawało się, że tak cudownie będzie, no ale okazało się, że on musi wyjechać. Ojciec był prezesem endecji, Narodowej Demokracji w Łodzi, a ojciec się bał wracać. Mnie nie wolno było mówić, że to jest mój tatuś, że do mnie przyjechał tatuś, jakie to było okropne i wyjechał. W 1956 roku na Boże Ciało, wrócił tu po tej odwilży u nas.